bardzo, razem z terierkiem, moim gościem specjalnym, witamy Was serdecznie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj, pokażę Wam to, na srebrnej tacy wjeżdża podsumowanie projektu 21 produktów na 2021 rok. Poprawiacie mnie i dobrze, czasem mówię dobrze, czasem mówię źle, ale no nie jest dla mnie to do końca logiczne. I czasem wale byki, mówi się 2021 rok, a nie 2021. Wrzucam tyle komentarzy i wiadomości, że postaram się zapamiętać. Słuchajcie, zaczniemy może od zaczniemy od zapachów, tak jak w tamtym poprzednim filmie było. Mgiełka zapachowa White Citrus. Ja nie potrafię jej zużyć, drażni mnie jej zapach, jest zbyt świeża, jakkolwiek głupio to brzmi, jest zbyt świeża, zużycie trochę jest, ona była w starym samochodzie, czasami odświeżałam nią wnętrze, ale drażni mnie ten zapach i nie wiem, chyba zawiozę ją mamie, jak zechce to ją zużyję, jak nie, to nie, bo bez sensu po prostu, żeby u mnie stała, żeby mnie denerwowała, trierek sobie powącha. Tutaj z kolei mamy sukces Jimmy Choo Blossom. One chyba były u mnie w dwóch projektach. Tak mi się wydaje, że to się trochę przeciągało, natomiast udało mi się zużyć całe te perfumy, więc sukces. Jestem z siebie dumna i postanowiłam wszystkie kosmetyki, które zużyłam, odstawić. Kolejny zapach to jest CK One Shock. Ja Wam o nim opowiadałam, też chyba były w dwóch projektach. Niestety tu jest jeszcze reszteczka na dole, ale myślę, że w następnym sezonie uda mi się je zużyć bez problemu, bo ten zapach jest przyjemny, tylko ja po prostu preferuję inne, natomiast ten nie wkurza mnie, czy wiecie, coś w tym stylu, więc na pewno zużyję. Kolejne dwa sukcesy, co może nie są jakimś dużym wyczynem, ale są to produkty, których nie polecam. Niestety, na moich włosach, które nie są jakoś bardzo wymagające, zresztą wiecie, ja Wam ciągle mówię, że niewiele robię z włosami i one tak po prostu wyglądają, tu nie ma żadnych wygładzaczy, prostowań i tak dalej, to są produkty z Bath & Body Works, chciałabym, z The Body Shop. I to są, to jest ta bananowa seria, tu jest odżywka i szampon. I słuchajcie, ja pamiętam, że kilka lat temu była turbo nagonka, w sensie, że bardzo dobrą sławą cieszyła się ta odżywka bananowa. Szczerze nie rozumiem jej fenomenu, tak samo jak nie rozumiem fenomenu tego szamponu, bo te produkty po długim czasie stosowania sprawiały, że moje włosy były takie suche w dotyku i nie wyglądały wcale ładnie. I jedyny plus to to, że są bardzo wydajne i bardzo ładnie pachną. Opakowania są słabe, dlatego że to jest dość gruby plastik i odżywka była dość gęsta i później to musiało stać na głowie, tak, mimo tego, że wiem, że opakowania nie mają głowy, jak mnie ktoś zechce poprawić, to musiało stać na głowie i niekoniecznie komfortowe było używanie tego. Jak widzicie, to jest pogięte, pogniecione, no bo nie byłam w stanie wyciągnąć tych produktów, a chciałam to zużyć do końca. Kolejna porażka, pielęgnacyjna, wąchasz sobie mgiełkę, tak? Wąchasz sobie mgiełkę, super. Kolejna porażka pielęgnacyjna to jest, słuchajcie, Toupadermo Face Sebio, normalizujący krem nawilżający. Nawet go nie otworzyłam, ale w sumie to dobrze, bo jak go nie otworzyłam, to znaczy, że się nie zepsuł. Więc co za tym idzie, po prostu przekładam jego zużycie na wiosnę, mam nadzieję. Wiecie, bo też tutaj jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, to było trochę trudniej, dlatego że kuracja dermatologiczna, na której jestem, wykluczała niektóre produkty i niektóre produkty, które miałam wcześniej, się u mnie nie sprawdzały, więc nie chciałam jeszcze tutaj, wiecie, z takim, no myślę, niekoniecznie dobrze dobranym na ten czas kremem dla mnie testować i próbować, więc to u Pana na pewno wskoczy, wiecie, po prostu na inny czas. Kolejną moją porażką pielęgnacyjną jest spirulina algi morskiej. I słuchajcie, ja kiedyś bardzo często używałam spiruliny, tylko kupowałam te mniejsze opakowania. Nie wiem, co mnie podkusiło, że kupiłam 150 gramów, ponieważ data ważności upłynęła, ja już nawet nie będę mówić kiedy. Tu jest ponad pół pudełka i tak jak ja Wam mówiłam, nawet na filmie, bo oglądałam ten film, robiłam sobie wyliczenia, że a dwa razy w tygodniu i dam radę. Wiecie, ile razy użyłam tej spiruliny? Raz. Raz. Jeden, jedyny raz. Więc nie ma sensu. One są przeterminowane, muszę to wyrzucić. I teraz też już mam nauczkę, że może nie zawsze największe opakowania są dobre. Możesz się uspokoić? Dziękuję. Nie zawsze największe opakowania są dobre. Poza tym ta spirulina, ona super działa i jakby
jeśli nie przeszkadza Wam to, że kosmetyk wymaga zachodu, bo tutaj trzeba ją rozcieńczyć. Ona bardzo brzydko pachnie, ciężko się zmywa, brudzi wszystko dookoła, no to spoko, jest to produkt naturalny, więc spoko, natomiast ja po nią nie sięgałam właśnie przez to, że wymagała zachodu, no i niestety muszę się pozbyć, wyrzucić ten produkt, więc no niestety... fail. Jedziemy dalej. Kolejna rzecz z pielęgnacji to krem z witaminą E z The Body Shopu. Tak wygląda opakowanie, proszę bardzo, tutaj słoiczek jest pusty, nic tu nie ma. Bardzo przyjemny krem, używałam go wieczorami, jakby żeby domknąć serum. Lekki, fajnie się wchłania, nic tutaj się nie kleiło, nie przyczynił się do pogorszenia stanu mojej skóry. Bardzo spoko, w ogóle ta seria z witaminą E jest naprawdę moim takim pozytywnym zaskoczeniem. Maniuś, odejdź proszę perełko. Możesz ze mną siedzieć, ale wiesz, nie bądź intensywny. I teraz tak, ostatnia już zużyta przeze mnie cała rzecz i to jest coś, w co nie wierzę i jak na niego patrzę, no to ja tęsknię za tym rozświetlaczem. I to słuchajcie, smak Soft and Gentle, proszę bardzo, zużyty do cna. Nic tutaj nie idzie Was wyskrobać, czy pędzelkiem, czy paznokciem, nie ma szans. Proszę bardzo, zużyte, pełnowymiarowe opakowanie. Zużycie tego produktu zajęło mi, nie wiem, z 6 lat. Więc wiecie, jakby widzę też, ten projekt pokazał mi to, że nie ma sensu robić dużych zapasów z kolorówki i w ogóle czeka nas sprzątanie toaletki. Nie wiem, czy w starym, czy w nowym roku, ale muszę się pozbyć pewnej ilości kosmetyków, póki się nie zepsuły i póki ktoś może jeszcze z nich skorzysta. I jeśli mówię o zepsutych kosmetykach, mam tutaj na myśli Naked. Naked, która wygląda tak. Ja ją używałam wiele lat. Dzień dobry. Ja jej używałam wiele lat, ale no nie byłam w stanie jej zużyć. Te cienie są kosmicznie wydajne. Natomiast tu się dzieje coś niedobrego, bo ta paletka brzydko pachnie. Ona wcześniej na pewno tak nie pachniała. Ja mam wrażliwe oczy, noszę soczewki kontaktowe i nie do końca chcę ryzykować, wiecie, z takim produktem, więc niestety, ale muszę się jej pozbyć. Teraz jeszcze. Coś, nad czym pracuję już dwa projekty na YouTubie, to jest, słuchajcie, bronzer z MAC-a w odcieniu Refined Golden. No widać tutaj, że ja go używam. Ja go, słuchajcie, używam 2 lata. Praktycznie za każdym razem, kiedy robię makijaż. I tutaj teraz nasuwa się u mnie taka, wiecie, taki wniosek, że nie ma sensu w moim przypadku naprawdę mieć 2 czy 3 bronzerów, 2 czy 3 rozświetlaczy, jeśli jeden w paru latach wygląda tak. No bo on wychodzi na to, on ma około 3 lat. I ja już się do niego przyzwyczaiłam, nie będę już tu mówić, jak mi się go używa, ale używam go faktycznie i go zużywam. Tak samo róż Melba. Róże z MAC-a są bardzo wydajne, są kosmicznie wydajne. Nie wiem, jak oni to robią. I tutaj widać delikatne zużycie, ale też się przyznam, że ja nie przy każdym makijażu używam różu. I ostatnio właśnie, jak wróciłam do tej paletki z Benefitu Cheek Leader Squad, Bronze Squad, czy jakoś tak, no sięgam po ten róż, jak on się nazywa? Coś tam Blush chyba, nie? On się nazywa Gold Rush. I sięgam po ten róż, bo po prostu jest mi wygodnie w jednej paletce. Będę starała się używać tego różu, ale wiecie, no nie ściemniam, że ja go używam przy każdym makijażu, więc siłą rzeczy ciężko jest go zużyć, a produkty pudrowe z MAC-a dla mnie są tak wydajne, że to jest zakup na lata i mimo tego w moim odczuciu, że wydaje się, że ta cena jest wysoka, to powiem Wam, że uważam, że ta jakość i wydajność, może przede wszystkim ta wydajność produktu, naprawdę przekłada się na cenę i wychodzi na to czasami, że to wcale nie jest tak dużo w porównaniu z kosmetykami drogeryjnymi, których opakowania od razu się rozwalają, a właściwości tych produktów wielokrotnie zostawiają, wiecie, wątpliwość, czy to są takie fajne produkty. Kolejna rzecz to jest pomadka z Semilaka w odcieniu Indian Roses. I ja ją pokazywałam Wam, to już chyba jest 2 rok, kiedy nad nią pracuję. I wiecie co? Koniec. Skończyłam z nią pracować. Nad nią pracować, dlatego że ten kolor jest dla mnie za ciemny, ja się źle w nim czuję, usta są suche, nie wyglądają ładnie i są takimi... wiecie, takim pumeksem się stają i ja nie chcę tego, będziemy sprzątać toaletkę, to ja się tego pozbędę, ale nie zamierzam już sama przed sobą mówić, że a popracuj, może Ci się uda, może się przekonasz do tego produktu. Nie, bo to nie ma sensu i słuchajcie, nie mamy obowiązku używać kosmetyków, trudno, nawet tych, które kupiliśmy, których
efekty nas nie zadowalają, których używanie nie sprawia nam przyjemności, nie mamy obowiązku tego zużywać. I dziękuję, Similac. I naprawdę, szczerze Wam powiem, że to jest jeden z tych produktów, którego fejmu nie rozumiem, bo on był tak chwalony na Instagramie po prostu za całodzienną trwałość, za to, że nie czuć go na ustach. No nie, no czuć, czuć. I wcale nie jest taki trwały. Kolejne dwie rzeczy, no dobra, wezmę już jako dwie. Kolejne dwie rzeczy, których nie udało mi się zużyć i nad którymi posiadaniem będę się zastanawiała, dlatego że to jest konturówka z Eveline Cosmetics i to jest, wydaje mi się, że to jest 13, nie 15, odcień purple. I to jest bardzo ładny kolor, tylko że przez to, że ja jestem na tej kuracji dermatologicznej, wszystkie konturówki, matowe produkty nie sprawdzają się na ten moment u mnie, a ona leży, tak? Już drugi rok, jedna i druga. W ogóle, jeśli chodzi o tę konturówkę Lovely Perfect Line w odcieniu 01, z tego co pamiętam, tak, w odcieniu 1, ja też nie rozumiem jej fenomenu, bo ja kupiłam ją poprzez zachwyty wielu youtuberek, instagramerek, blogerek i nie wiem kogo jeszcze, że ona jest taka fajna, taka uniwersalna, że sprawdzi się każdemu. I wiecie co? Ona tutaj wygląda na piękny, brudny różofiolet, natomiast na ustach ona wybija na taką barbiową, podkreśla żółć zębów, wybija z mojej twarzy jeszcze bardziej żółty pigment, a ona się robi taka pudrowo-różowa, barbiowa. Ja nie chcę czegoś takiego u siebie i ja się z czymś takim dobrze nie czuję, mimo tego, że ona jest komfortowa, jest taka dość kremowa. Myślę, że konsystencja jest naprawdę spoko, natomiast to po prostu nie jest mój kolor i nie chcę się męczyć z kolorami, które mi nie służą. Chociaż ona jest, jeśli chodzi o konsystencję, to jest o tyle spoko, że nie wysusza i myślę, że z powodzeniem mogłabym jej używać. Kolejny produkt, nad którym naprawdę sumiennie pracowałam, to jest, słuchajcie, krem BB ze Skin 79 Super Plus Beblish Balm. I tu jest, bo właśnie oglądałam ten film poprzedni, tu jest, z tego co pamiętam, 7 gramów. I słuchajcie, to jest dramatyczny produkt, natomiast widać, że ja go używałam i ja go zużyję, bo ja sobie powiedziałam, że koniec, kropka, masz go zużyć, to nie jest bubel. W zasadzie ani mi używanie jego, ani efekty jakoś mnie nie powalają, ale zużyję go. Nie ma tragedii, a wiecie, mnie tutaj kusi to, że on ma SPF 30 PA++, więc to mnie kusi i mam nadzieję, że jego uda mi się zużyć. I teraz tak. Pomadka z Body Shopu, którą znalazłam w tamtym roku w kalendarzu adwentowym w odcieniu Nairobi Camellia 034. Ona tutaj wygląda trochę inaczej niż na ustach, bo na ustach mam wrażenie, że oksyduje, że jest troszeczkę ciemniejsza, że wybija z niej taki bardziej koralowy, ceglany odcień, bo tutaj wygląda bardzo ładnie, natomiast już nałożona na usta zachowuje się trochę inaczej, ale powiem Wam, że ona ma takie matowo-satynowe wykończenie, przepięknie się nosi, w ogóle te usta nie są ściągnięte, nie są wysuszone, podczas noszenia nie czujecie takiej suchości, tylko właśnie taką delikatną satynę, naprawdę bardzo komfortowy produkt i szczerze Wam powiem, że ja nie sądziłam, że Body Shop ma tak fajny produkt do ust, więc tutaj jego na pewno zużyję, nie ma problemu, zresztą ja też go używałam. Niestety to jest taki produkt, że nie pokażę Wam zużycia, ale no ja też już go, wiecie, trochę powoli zaczynam wygrzebywać. Ostatnio go nie używałam, bo wiecie, większość czasu spędzałam w domu. Natomiast bardzo fajny produkt i myślę, że wiosna, lato i go zużyję. Teraz kolejne trzy rzeczy i ostatnie już rzeczy w zasadzie, tak? Ostatnie kosmetyki, no. To są trzy pomadki z MAC-a. Odcień Craving. Nie używałam jej zbyt często, bo ja uważam, że to jest jesienny kolor, a jesienią po prostu jakoś po nią nie sięgałam. To zużycie nie jest zbyt duże w porównaniu z tym, które pokazywałam Wam na początku tego roku. I tak wygląda jej zużycie bądź niezużycie. I wiecie, co jest najgorsze? To jest pierwsza pomadka MAC-a, która mi się zepsuła. Bo ona już nie pachnie taką wanilką delikatną, tylko takim starym moherem, za przeproszeniem. I ja się jej pozbywam. Poza tym ten kolor jakoś kiedyś mi robił, teraz mi nie robi. Teraz mamy odcień Brave,
odcień Brave z kolei na pewno zużyję do cna, bo jest to jedna z moich lepszych pomadek w odcieniu nude. Jak widzicie, tutaj zużycie jej jest już w stanie zaawansowanym. Bardzo lubię ten kolor, to jest taki delikatny nudziak, trochę z fioletem, trochę z różem, z chłodnymi tonami, bardzo komfortowo się nosi, to jest w ogóle wykończenie satynowe, więc naprawdę, naprawdę fajny produkt. Ostatnia już rzecz z mojego projektu to jest pomadka w odcieniu Fast Play w wykończeniu Amplified i ona jest taka błyszczykowa, masełkowata. Ją też bez problemu zużyję do końca, dlatego że bardzo komfortowo się nosi i szczerze Wam powiem, że to wykończenie dość szybko się zużywa. Wykręciłam całą. Więc bez problemu ją zużyję, ale to już jest taki kolor trochę brąz, trochę fiolet, no on już jest ciemniejszy niż Brave. Już wam pokazuję te trzy kolory. Dobra, i jeszcze Craving. Wiecie, to są pomadki, które ja mam lata, naprawdę. I ja wybaczam jej to, że się zepsuła, bo miała takie prawo. Tutaj mamy odcień Craving, tutaj mamy odcień Brave, a tutaj mamy odcień Fast Play. Ten Fast Play jak... O! Teraz widać nawet, że się bardziej błyszczy. Jest właśnie taki błyszczykowy. I naprawdę... Uważam, że jak na pomadki MAC-a to dość szybko się zużywa, także jak widzicie, zużyłam 2, 4, 5 pełnowymiarowych, znaczy zużyłam do dna 5 produktów. Czy uważam to za sukces? Oczywiście, że nie, że dało się lepiej albo mogłam wybrać inne produkty, ale powiem Wam, że tym razem projekt ten roczny dał mi bardzo do myślenia, dlatego że nie ma sensu kupować kosmetyków kolorowych, jeśli mamy je w swojej szufladzie, dlatego że one się psują. Ich naprawdę mało się zużywa, szczególnie teraz, gdzie, no nie wiem jak Wy, ale ja nie pracuję w biurze codziennie i tego no po prostu nie idzie zużyć, nie wychodzę codziennie, nie wykonuję makijażu codziennie i jak widzicie, raz, dwa i gdzie Ty jesteś, trzy i trzy produkty mi się po prostu zepsuły i ja jakby wiecie, no nie winię tych produktów, tylko siebie za bezsensowne zakupy. Naprawdę skłoniło mnie to do takich przemyśleń, że warto się 56 razy zastanowić nad tym, czy nie, czy chcemy ten produkt, czy nam się podoba, czy ładnie nam w nim, tylko czy jesteśmy w stanie go zużyć, albo czy kupimy go ze świadomością tego, czy jest warty tej ceny, którą chcemy za niego zapłacić, w odniesieniu na przykład do takiej myśli, że bardzo prawdopodobne, że ja 3/4 tego produktu wyrzucę albo nie będę używać. Rzucę Wam takie, wiecie, nowe światło na tę sprawę. Tak jak mówię, u mnie szykuje się czyszczenie toaletki, ale cieszę się bardzo, że nagrałam ten projekt, bo wiecie co, on mi dużo uświadamia. I teraz tak, powiem Wam szczerze, że miałam nie nagrywać projektu 22 na 2022 rok, natomiast... mi to wiele uświadamia i pomimo tego, że moje zużycia nie są jakieś ogromne, mi po prostu pokazuje to, jak wolno zużywamy lub nie zużywamy kosmetyków kolorowych. Ten, przypomnę, ma prawie 3 lata, a tu nawet nie ma dynka, a ja go naprawdę regularnie używam. I wiecie, zastanowię się nad tym, czy nagrywać taki projekt, czy nie nagrywać, czy może wybrać mniejszą ilość produktów, ale myślę, że coś bym chciała w tym kierunku zdziałać. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie i dajcie znać, ile, czy w ogóle kontrolujecie swoje ilości kosmetyków i kolorowych, i pielęgnacyjnych, czy wymknęło Wam się to spod kontroli, czy może macie taką zdrową ilość i ile kosmetyków kolorowych jesteście w stanie zużyć w rok, jeśli to tak mniej więcej kontrolujecie. Będę Wam bardzo wdzięczna, bo to jest dla mnie mega ciekawe. No widzicie, co z tymi kosmetykami kolorowymi jest. Ja już wiem, że pozbędę się naprawdę wielu, bo to nie ma sensu. I mam kosmetyki, które kupiłam kilka lat temu i one wtedy były dla mnie świetne, tak jak te pomadki z MAC-a. A na ten moment po prostu, wiecie, to jest normalne, że zmienił mi się gust i że ja ich nie będę używać. Więc tak, z takim przesłaniem zostawiam Was na zakończenie tego projektu. Nie kupujcie, jak naprawdę nie potrzebujecie albo macie podobne produkty w domu. No. Także to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za ten projekt, bo nie robiłam żadnych aktualizacji, bo uważałam, że nie ma sensu. I szczerze mówiąc, za wiele bym Wam tutaj nie pokazała, tylko się nagadała. Ale cieszę się, że nagrałam ten film na koniec, że sobie to podsumowałam i że mogę w końcu wyrzucić te puste i zepsute opakowania. Pa!